Nazywam się Wojtek Struzik i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do słuchania wszystkich bajek i wierszy, które dla Was przygotowałem. Dzisiaj mam dla Was bajkę, której bohaterem jest kotek czaruś. Co kotek czaruś mówi o sobie? Cześć, mam na imię czaruś i jestem żółtym kotem. Tak po prostu. Mieszkam z siedmioletnią Lolą w dużym, zielonym domu i często zdarza mi się wołać O jej. Świat jest taki ciekawy, a ja codziennie odkrywam coś nowego. Też tak masz? Hm. Ciekawi jesteście, jaka przygoda jest w tej książeczce? Tytuł tej książeczki to O jej zmalowane, a jej autorami są Anna Jankowska i Adam Święcki. Dziękuję Ci, Aniu, za przesłanie tych książeczek do mnie. Teraz to będzie czytanka opowiadanka. O jej, zmalowane. Cześć, jestem czaruś. O jej, Lola zostawiła farby. W prawie pustym pokoju na ścianie widać tylko regał z książkami i jakąś komodę pod oknem, a na środku stoi sztaluga. Sztaluga z założonym płótnem, czyli miejscem, gdzie można namalować obraz. Wokół sztalugi stoją farbki i na podłodze leży pędzel. Hmm, Namaluje coś. Ale co? Hmm, cokolwiek. Czaruś chwycił pędzel w swoje łapki i już wymyśla, co by tu namalować. Pędzel pomaczał w zielonej farbie i już nanosi różne kształty i wzory na płótno. Później pędzel pomaczał w brązowej farbie i maluje kolejne wzory, kreski, plamki, kształty. Hm, co to będzie za obraz? Teraz jeszcze pomarańczowy. Czaruś prawie leży na tej sztaludze i maluje kolejne wzory. Bawi się przy tym świetnie. Jeszcze więcej kolorów, jeszcze więcej. Wygląda mi to na łąkę. Patrzy na gotowy obraz czaruś i przygląda się temu, co przed chwilą namalował. Zapytam lalkę Zośkę, czy jej się podoba. Zośka! Zośka! Wołał, wołał i wywołał. Zosia przyszła, patrzy na ten obraz, przygląda się, zastanawia i mówi: Jakie piękne, wesołe miasteczko! Czaruś patrzy z niedowierzaniem, patrzy na lalkę Zośkę, patrzy na swój obraz. Wesołe miasteczko? Z niedowierzaniem pyta. To nie wesołe miasteczko, to przecież łąka. Czaruś chwycił obraz i zaczyna tłumaczyć Zośce, co na nim jest. Motyl, trawa, kwiatek i słońce. Zobacz, spójrz. Zosia. Przygląda się temu obrazkowi i mówi: No, ja tu widzę wesołe miasteczko. Jest minigolf, jest karuzela, jest klaun i są baloniki. I teraz, pokazując, wskazuje na dokładnie te same miejsca, które opisywał czaruś. Motyl czarusia to karuzela. Słońce czarusia to klaun uzosi. Zosi. Minigolf u Zosi to trawa u czarusia. Kwiatek na obrazku Czarusia jest spostrzegany jako baloniki przez Zosię. Czaruś przygląda się, zastanawia, ale Zosia wpadła na pomysł. Zapytajmy miśka Ryśka. Rysiek! Rysiek! Ahoj, załogo! Jakiś problem na pokładzie? Przyszedł mi się Kotek Czaruś chwycił swój obraz i pyta Rysia: Podoba ci się mój obraz? Misiek Rysiek przygląda mu się i mówi tak, świetna dżungla. Jak to dżungla? niemal w tym samym czasie odezwał się kot czaruś i lalka Zosia. Przecież to łąka, mówi kot. Przecież to wesołe miasteczko, powiedziała lalka. Ja tam widzę dżunglę, powiedział Misiek. Misiek, żeby wytłumaczyć swoim przyjaciołom, co widzi na tym obrazku, pochwycił go. I tłumaczy. Ja tutaj widzę palmę. To były baloniki Zosi i kwiatek czarusia. Tutaj widzę małpę. To był motylek namalowany przez czarusia, którego Zosia nazwała karuzelą. Słońce u Rysia na szczęście było również słońcem u czarusia, natomiast lalka Zosia widziała tam klauna. Minigolf, czyli trawa, a tak naprawdę. Szaczory w dżungli. Tak nazwał je misiek rysiek. Jak to możliwe, że każdy na tym obrazku widzi coś innego? Zastanawiał się, kotek czaruś. Zapytam Lole. Ona na pewno wie. Kotek czaruś dotarł do pokoju Loli, wszedł jej na łóżko, usiadł i opowiada, gestykulując łapkami. Ja namalowałem obraz, widziałem tam łąkę. I dlaczego? Zosia widziała wesołe miasteczko, a Rysiek dżunglę. Hm, nie jestem pewna, powiedziała Lola, ale z prawdziwą sztuką to tak dziwnie jest. Byłam kiedyś na wystawie sztuki. Było tam dużo dziwnych obrazów i śmiesznych rzeźb. Ludzie mówili, że to rzeźba samochodu, ale ja widziałam tylko fajną stertę puszek i kamieni. Każdy widzi co chce. Kotek czaruś wydał się być usatysfakcjonowany taką odpowiedzią i udał się w swoje ulubione miejsce, układając do snu. Stworzyłem prawdziwą sztukę, pomyślał. A może to lola ma zaczarowane farby? I tak rozmyślając, zasnął słodko. Jak myślicie, co się przyśniło kotkowi czarusiowi? To już koniec tej historii, koniec tej przygody z namalowanym obrazem w bajeczce Ojej. Już niedługo będę miał dla Was kolejną bajkę, również z Kotkiem Czarusiem w roli głównej. Jeśli przygody Kota Czarusia podobały Wam się, poproście rodziców, żeby poszukali w internecie aktywnego czytania książek z serii Ojej autorstwa Anny Jankowskiej i Adama Święckiego. Dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego.